W sezonie 2016-2017 Legia Warszawa zdobyła 70 goli. Około 74,29% goli strzelono z akcji, a pozostałe około 25,71% ze stałych fragmentów gry. Ile goli Legia Warszawa zdobyła z akcji, a ile ze stałych fragmentów gry? Obliczmy najpierw, ile goli strzelono z akcji. Aby to zrobić, wystarczy pomnożyć 74,29% przez 70. Zapiszmy to. 74 to 74,29% to 7429,10%. Tę liczbę pomnożę przez 70. Do wykonania tego obliczenia wykorzystam kalkulator. Otrzymujemy 52,3 tysięczne. Zapiszmy tę liczbę w tym miejscu. Co jeszcze musimy zrobić? Musimy ten wynik zaokrąglić do całości, bo nie można przecież strzelić 3 tysięcznych gola. Wiemy już, że Legia strzeliła z akcji 52 bramki, a ile goli padło ze stałych fragmentów gry. Najprościej obliczyć to odejmując od wszystkich bramek, czyli od liczby 70, liczbę goli strzelonych z akcji, czyli liczbę 52. 70 odjąć 52 to 18. Moglibyśmy również pomnożyć 25,71% przez 70 i wynik zaokrąglić do całości. Skoro znamy wynik, to nie ma potrzeby wykonywania tych obliczeń, ale jeśli chcesz, sprawdź to samodzielnie po obejrzeniu filmu. Podajmy kompletną odpowiedź. Legia Warszawa strzeliła 52 gole z akcji i 18 ze stałych fragmentów gry.